Czajnik powiedział, że nie lubi konopa. 22 sierpnia na kanale Murcix pojawił się wspólny film z Czajnikiem. Tam zadawali sobie różne, trudne, nieraz bardzo prywatne pytania i udzielali na nie odpowiedzi. YouTuber określany często drugim Freezem albo też polskim MrBeastem dostał od Marty pytanie o najbardziej nielubionego przez niego YouTubera. Ten bez dłuższego zastanowienia wskazał na osobę Konopskiego, czyli twórcę kontentu newsowego. Myślę, że to nie jedyny polski twórca, który nie przepada za Mikołajem, a jest to po prostu spowodowane stylem wypowiedzi i przedstawiania niektórych sytuacji przez youtubera. No ale zresztą sami posłuchajcie, jak Czajnik uzasadnił swoją odpowiedź i dlaczego czuje urazę do konopa. Influencer, którego nie lubisz. Konopski. Tak jest, i dlatego się lubimy. A dlaczego go nie lubisz? Uważam, że manipuluje, bardzo mocno przedstawia sytuację w taki sposób, w jaki chce, tak jak wspomniałem wcześniej, po prostu szuka poklasków wśród społeczeństwa, wytykając pozornie negatywne cechy, które mógłbym posiadać, nie zagłębiając się w temat. Uważam, że żaden z nich się nie zagłębia w temat, bo widzi to, co ja powiedziałem generalnie wcześniej odnośnie tego całego trendowania na YouTubie. Uważam, że mocno manipuluje, wbija szpilki bardzo często w moim kierunku, podburzając mój wizerunek. Na przykład jak się okazało, że... W ogóle to paradoksalna sytuacja była dla mnie, gdzie ja wrzucałem zdjęcie, bo przegrałem z nimi zakład, w ogóle też powalona sytuacja, w jaki sposób ja to przegrałem, jak wygrywałem na Tinderze, chyba to był Tinder? Tinder, musiałem wrzucić nagie zdjęcie na Instagrama. W każdym razie mniej więcej w tym samym okresie Wardęga wrzucał zdjęcie i Konopski spiął to u siebie w newsach, że i mnie i jego spotkał hejt i tam generalnie ludzie to są źli, nie wiadomo co to on tam jeszcze powiedział, nie pamiętam, jeszcze teraz, żeby nie było konkretów, nie pamiętam. I no mój tata do mnie normalnie czy to zadzwonił, czy powiedział do mnie, ej, ale ty miałeś przestranę z tym zdjęciem, a ja sobie myślę, o czym ty mówisz? O, no, bo widziałem tam jakiegoś chłopaka, co mówił coś takiego, że ciebie spotkała masa hejtu. Tak, bo ja nawet nie wiedziałem generalnie. Mam same propsy w komentarzach, ludzie mi piszą, że w sumie zajebiście, że takie zdjęcie, że nareszcie coś tam się bardziej dzieje niż tylko takie family friendly i w ogóle zajebisty odbiór miałem odnośnie tego całego zdjęcia. A przez to, jak on manipuluje to w taki sposób, że nie wiem, być może klasycznie Konopski nie sprawdził tematu i po prostu rzucił to, bo mu ktoś tak napisał, albo po prostu ja uważam, że on na każdym kroku gdzieś tam próbuje podburzyć mój wizerunek, jak się tylko da, nie rozumiem powodu do końca, w każdym razie uważam, że tak robi, to jest moje zdanie. Tu wydaje mi się, że było podobnie i nawet po prostu mój tata, wiecie, który gdzieś tam mógł sobie sam zweryfikować sytuację akurat ze mną, całe szczęście, no to też zrozumiał wydźwięk sytuacji, że była negatywna, że mój ruch w internecie był negatywny, odbiór ludzi był zupełnie inny i widzowie Konopskiego po raz kolejny dostaną taką, wiecie, czy widzowie, którzy po prostu oglądają u niego newsy, nawet nie konkretnie jego, ale żeby się dowiedzieć, co jest w internecie, będą mieli na Czajnika takie, o, wrzucił zdjęcie i go za to ludzie nie lubią, tam był hejt i znowu negatywne po prostu są emocje wokół mojej postaci, nie? Okay. Tak najprościej mówiąc.